Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję świetnej klawiatury gamingowej Hama Urage Exodus. To jest właśnie ta klawiatura. Jeśli miałbym podsumować te testy w kilku słowach, powiem tak. Znakomita klawiatura w bardzo dobrej cenie. Zapraszam was do oglądania. Ok moi drodzy, z takich podstawowych cech przypomnę wam, że tą klawiaturę dla graczy kupicie już za jakieś 60 parę złotych, oficjalna cena wynosi, jak dobrze pamiętam, 89, ale jest to bardziej taka cena poglądowa. Bez problemu kupicie ją taniej. Co mogę o niej powiedzieć dobrego, jest naprawdę świetnie wykonana, jest solidna, jest dość masywna. Dzięki temu bardzo fajnie zachowuje się podczas grania. Co sprawia o tym, że jest to klawiatura dla graczy? No przede wszystkim jej design. Jak widzicie, ma taki nietypowy kształt, ma także wyszczególnione klawisze do gier, WSAD oraz kursory. Te nakładki możemy sobie wymienić na zwykłe czarne, zobaczcie to za chwilkę. Kolejna rzecz, którą ma, to oczywiście podświetlenie. Podświetlenie po bokach, takie diody oraz podświetlenie tutaj logo Urage. To by było na tyle, jeśli chodzi o taki wstęp. Przejdźmy sobie teraz do dokładniejszego opisu. Ok, moi drodzy, zabieramy się za recenzję. Tak jak mówiłem na wstępie, gdybym miał tą klawiaturę określić w kilku słowach, jest to bardzo dobra klawiatura za świetne pieniądze. Przypomnę, plus minus 70 zł, może zdarzyć się, że kupicie ją za mniej. Jeśli chodzi o wykonanie klawiatury, to jest bardzo, bardzo solidne. Plastik wszędzie mamy wysokiej jakości. Tutaj mamy gumowania, takie gumowe elementy, które poprawiają przyleganie dłoni podczas pisania i cała ta podpórka pod nadgarstki, pomimo że jest niewielka, sprawdza się bardzo dobrze. No i też fajnie, że jest ona tylko w tej sekcji, gdzie piszemy tak naprawdę. Nie przedłużono jej tutaj, ponieważ nadało to klawiaturze ciekawego kształtu. Klawiatura jest dość ciężka jak na klawiaturę klasyczną, dzięki temu dobrze trzyma się biurka. Jak widzicie z boku, ten układ wygląda dokładnie tak. Klawisze są dość wysokie. Natomiast sama klawiatura nie jest ani cienka, ani jakoś specjalnie gruba. To, że jest dość ciężka, rekompensuje brak gumy antypoślizgowej na tylnej części klawiatury. Mamy tutaj podwyższenia i to nawet dwustopniowe. Albo możemy zrobić na wysokie, albo na pośrednie, albo w ogóle bez podwyższeń. Natomiast gumowania mamy z przodu. Są to dwie solidne gumki. Jeszcze mamy też takie małe podwyższenie, które troszeczkę unosi nam przód tej klawiaturki. Tak więc dlatego, że jest dość ciężka, rekompensuje to właśnie brak tych antypoślizgów, ponieważ kiedy ją sobie położymy na tych podwyższeniach, nawet jak będziemy intensywnie grać, to klawiatura, zobaczcie, całe biurko, cały stolik się trzęsie, natomiast klawiatura nie przesuwa się. To jest z tymi średnimi podwyższeniami. Zobaczmy jeszcze na tych dużych. Tutaj się troszeczkę przesuwa, ale ciągle zachowuje stabilność. No cóż, a bez podwyższeń, jak widzicie, też przyczepność jest w miarę dobra. Czyli pomimo, że producent w tylnej części klawiatury nie dał gumek antypoślizgowych, i tak przyczepność nie jest zła. Natomiast teraz może rzućmy okiem na podświetlenie. Czyli ta klawiatura nie jest typowo podświetlana, jeśli chodzi o klawisze. Natomiast mamy podświetlenie tutaj z boku, z drugiej strony, oraz takie fajne podświetlane logo Urage. Pokryte błyszczącym plastikiem, taki ozdobniczek. Dobrze, że tego błyszczącego plastiku nie ma więcej na tej klawiaturze, bo nie każdy go lubi. Tu mamy jeszcze takie rysunki a la tatuaże tribalowe, niebieskie. Widać to całkiem dobrze. Zobaczcie, wygląda to bardzo ładnie. Mamy też bardzo fajny układ klawiszy. Mówiłem wam już wiele razy, że ciężko o ideał w klawiaturach dla graczy. Natomiast zobaczcie, tutaj mamy właśnie taki ideał, idealny kompromis. Ponieważ mamy długi backspace i duży Enter, czyli to, co wszyscy gracze lubią, co chcieliby mieć w klawiaturze gamingowej. Ponieważ wiele osób nie lubi na przykład krótkiego backspace'u, ja sam jestem taką osobą, natomiast fajnie też mieć duży Enter. Jeśli widzicie, też spacja jest taka dość pokaźna, natomiast same klawisze pokryte są takim lekko chropowatym wykończeniem, dzięki temu jest fajna antypoślizgowość palca. Po prostu palce nie ślizgają się po tych klawiszach. Te nakładki tutaj wyróżniające
też mają takie pokrycie. Klawiatura nie potrzebuje żadnych sterowników, żadnego oprogramowania, przez to też jakby mamy okrojone funkcje, ponieważ nie mamy żadnych klawiszy multimedialnych czy gamingowych, po prostu nie możemy programować sobie jakiś makr, komend i tak dalej. No ale cóż, jest to jedna też z rzeczy, której nie każdy gracz korzysta. No i powiem wam, że klawiaturka ma też anti-ghosting. O dziwo, producent nie podaje do ilu klawiszy, ale powiem wam, że jakichś problemów z blokowaniem się nawet poprzez port USB nie było. Tak więc widzicie, układ klawiszy i podświetlenie robią z tej klawiatury całkiem fajny sprzęt dla gracza. Co prawda nie mamy kabla w oplocie, ale w przypadku klawiatur nie jest to tak wymagane jak przy myszkach, ponieważ myszkami ciągle ruszamy, jest ryzyko, że ten kabel gdzieś tam się zahaczy, może się uszkodzić. Natomiast klawiaturkę jak sobie położymy na biurku, to prawdopodobnie będzie tak leżała długi czas, a sam kabelek wychodzi z tego miejsca. Co jest jeszcze bardzo fajne w tej klawiaturze, to że pomimo dość dużego skoku klawisze chodzą naprawdę bardzo leciutko. Powiem wam, że pisanie i granie na tej klawiaturze to jest po prostu bajka. Wyważenie według mnie klawisza jest idealne. No i co jeszcze? Jak dla mnie jest bardzo cicha. Posłuchajcie. Powiem co prawda, że jest to najcichsza klawiatura, jaką miałem w testach, natomiast jest bardzo, bardzo dobrze, jeśli chodzi o ten aspekt. No i może jeszcze sekundę poświęcę tym klawiszom gamingowym. Powiem wam, że jak mamy w pokoju jasno, to one się bardzo wyróżniają. Natomiast jeśli jest ciemno, to powiem wam, że mi niestety one wręcz przeszkadzają. Dlatego ja je sobie mam zamiar wymienić na te czarne, ponieważ wtedy mamy białe litery i jak dla mnie lepiej to wygląda i lepiej to widać. Dlatego w tej chwili jeszcze pokażę wam, jak się wymienia te nakładki. Tutaj zdaję oczywiście do zestawu takie nakładki, ale niestety nie ma w zestawie narzędzia do wyjmowania tych nakładek. Ja przynajmniej nie dostałem. Możliwe, że jest. Ja sobie akurat pożyczę tutaj taki gadżet od firmy Thermaltake. Proszę bardzo, wyjmujemy. Widzimy membranę. I mamy nakładkę na klawisz S, także z EŚ. Ok, wskoczyło bez problemu. Wyjmujemy pozostałe. A, D i W. I moi drodzy, to samo jeśli chodzi o kursory. No i tak wyglądają kursorki, jeśli je wymienimy i cała klawiaturka już ma taki standardowy wygląd. Jak dla mnie akurat ten sposób mi się bardziej podoba, natomiast nie ma problemu, żebyście sobie założyli te niebieskie nakładki. No i moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o klawiaturę Hama Urage Exodus. Powiem wam tak, w tej cenie klawiatura bardzo warta polecenia. Ja osobiście będę ją polecał każdemu, kto zapyta mnie o klawiaturę w granicach 70 zł. Oczywiście jak dołożycie sobie 30-40 zł, mamy już tam sporą konkurencję, natomiast myślę, że w tej kategorii, w tym przedziale cenowym będzie ciężko znaleźć tej klawiaturze godnego konkurenta. Pomimo, że nie ma pełnego podświetlenia, takich dodatków w postaci jakichś wejść USB i tak dalej, jak dla mnie jest to solidny kawał sprzętu. Jest dobrze wykonana, z dobrych materiałów, klawisze chodzą lekko, chodzą cicho, a i sama klawiatura też świetnie wygląda. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę, a jeśli nie chcecie przegapić niczego z nowości, zapraszam także na mojego Facebooka. Pozdrawiam was, cześć!